Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com Mówią o mnie w Sejmie naprawdę, to nie żart o blogu blogkopyra.com mówiono wczoraj w budynku Sejmu na korytarzu, co prawda na konferencji prasowej poseł Jakub Kulesza przedstawiał projekt ustawy Piwo pod Chmurką i powołał się na to, że obecna ustawa, obecna ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania działalności blogom piwnym, a nawet największemu na świecie blogu blogkopyra.com i należy ten kanał zamknąć. Więc e, bardzo dziękuję za fame. No, no nie spodziewałem się, byłem już w wiadomościach, co prawda tylko tam taka przebitka, e, no ale w sejmie, że będą o blogu blogkopyra.com mówić, no powiem szczerze, się nie spodziewałem, e, aczkolwiek sam temat mnie nie dziwi. I ta ustawa zabrania spożywania alkoholu w internecie, czyli wszystkie blogi piwne, wszyscy wideoblogerzy, a przypomnę, że w Polsce działa kanał blog Kopyra.com, który jest najpopularniejszym na świecie, pomimo, że jest kanałem polskojęzycznym, blogiem o piwach. I my takie kanały tą ustawą chcemy po prostu zlikwidować. Jest to absurd. Który należy zlikwidować. Ale po kolei. E, po kolei. E, więc miałem okazję poznać posła e, e, Jakuba Kulesze. E, wówczas jeszcze z KUKIS e, 15. Dzisiaj e, poseł e, Jakub Kulesza startuje z okręgu warszawskiego e, do Europarlamentu z listy Konfederacja. E, oni mają taką e, długą nazwę. E, Konfederacja, lista Konfederacji Korwin-Braun-Leroy. Narodowcy. I poseł Jakub Kulesza startuje z listy, z okręgu numer 4 Warszawa. I to tłumaczy, dlaczego składa wniosek o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Właśnie teraz. Mimo że doskonale wie, że szanse, żeby przegłosować ten projekt są zerowe, ale chodzi o to, żeby pochodzić po bulwarach warszawskich, gdzie sobie, prawda, młodzi ludzie piją piwo, i powiedzieć: Popatrzcie, jak się o was troszczymy. Ja generalnie nawet tego nie hejtuję. No, każdy orze jak może. Każdy orze jak może, są wybory, jest kampania wyborcza. Oczywiście wypadałoby mieć troszkę przyzwoitości i powiedzieć, że Bruksela się tym nie zajmuje, czy tam Strasburg. Eee, no ale nie czepiajmy się tego. Jak powiedziałem, miałem okazję poznać pana, e, e, pana posła e, na warszawskim Festiwalu Dobrego Piwa. E, przepraszam, nie dobrego, tylko w warszawskim Festiwalu Piwa. E, było to, tak myślę, z 2-3 lata temu. I poseł namawiał mnie do tego, żebym się zaangażował w jego projekt umożliwiający czy legalizujący sprzedaż alkoholu przez internet. Być może, że chodziło też o, o, o picie w miejscu publicznym, ale raczej chyba alkohol chodziło o sprzedaż przez internet. No i ja powiedziałem, że po pierwsze, to ten projekt nie ma szans. Nie ma szans, bo Kukiz 15 nie jest w koalicji oficjalnej z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość rządzi samodzielnie, a Prawo i Sprawiedliwość nie poprze takiego projektu. Powiedziałem wręcz, że co więcej, spodziewam się raczej zaostrzenia przepisów niż ich liberalizacji, jeżeli chodzi o piwo, o alkohol i tak dalej. No i wyszło na moje, także wykazałem się większą przenikliwością niż pan poseł. Natomiast co do, samej, co do samej ustawy o, co do samego zapisu o spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym. Ja się zgadzam, ja się co do zasady zgadzam, że należy ten przepis znieść. W ogóle się zgadzam, że należy całą tę ustawę pochodzącą z czasów stanu wojennego wyrzucić do kosza. Tylko, że w obecnych warunkach jest to niemożliwe. Dopiero po, na jesieni, po nowych wyborach parlamentarnych, kiedy ukonstytuuje się nowa większość parlamentarna, można myśleć o tym, żeby taką ustawę zmieniać, czy taką ustawę w ogóle zlikwidować. To by było w ogóle idealne. Jest też taki scenariusz, że na przykład po wyborach Konfederacja, jeżeli nadal będzie tak się nazywał, nazywała ta lista, to zgrupowanie, będzie, będzie w koalicji na przykład z pis -em. Nie można tego wykluczyć, i wtedy będzie można przywołać ten projekt, że wtedy przed wyborami do parlamentu byliście za tym, żeby znieść ten przepis, czy nadal to podtrzymujecie. Więc ja się zgadzam. Ten przepis, ta cała ustawa jest zła. Powinno być dozwolone spożywanie alkoholu wszędzie, o ile nie zakłóca się porządku, nie zakłóca się, nie zaśmieca się przestrzeni i tyle. Tak jest w cywilizowanych krajach. Natomiast nieprawdą jest, co twierdzi pan poseł, że Ustawa w obecnym zapisie, w obecnym brzmieniu zakazuje spożywania piwa w internecie. Nieprawda. Artykuł o którym mówimy mówi. Jest to artykuł artykuł 14. punkt 2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Ani słowa o internecie. Skąd to się w ogóle wzięło? Ano, wzięło się z tego, że nigdzie nie ma definicji miejsca publicznego. No i to w ogóle jest dowód na to, że ym, y, legislacja niestety w Polsce jest na skandalicznym poziomie, bo zapisuje się coś, co nie wiadomo co oznacza. Bo i e, e, ci, którzy postulowali, posłowie, e, posłowie PiSu, którzy postulowali właśnie tę zmianę, oni w uzasadnieniu, tej nowelizacji, napisali tam różne rzeczy, co im się wydaje, że co to jest miejsce publiczne. Ja się nad tym projektem pastwiłem, można go sobie przeczytać, można sobie obejrzeć film, wypunktowałem tam, dlaczego to jest skandal i bzdura. Ale z jedną rzecz, którą oni tam przywołali, to przywołali, że jest miejsce publiczne i jest robienie czegoś w sposób publiczny. I oni z tego wywiedli, że... Yy, bo Sąd Najwyższy powiedział, że internet jest miejscem publicznym. Tak, ale w jakim kontekście? Sąd Najwyższy rozpatrywał taką sprawę, że ktoś kogoś pozwał o zniesławienie, ewentualnie o yy, coś takiego, że coś ktoś o kimś powiedział. I, Sąd i yy, yy, ta osoba, która była oskarżona, yy, zasłaniała się tym, że przecież przepis mówi, że... Zabronione jest publiczne zniesławianie, e, szkalowanie, czy tam podawanie fałszywych informacji, tak? Publiczne. I on mówił, ale ja tego nie zrobiłem publicznie na placu gdzieś, tylko w internecie. A internet nie jest miejscem publicznym. Na co są Najwyższy powiedział, że oczywiście, że jest. Czyli jak kogoś bluzgasz na Twitterze, na Facebooku, to jak najbardziej ma on cię prawo pozwać o zniesławienie. I o to chodziło Sądowi Najwyższemu. Bo przecież gdyby e, e, prawdą było, że internet jest miejscem publicznym, wobec czego e, nie wolno w nim spożywać alkoholu, no to by, byśmy doszli do absurdów. E, co więcej, byśmy doszli do takich absurdów, że spożywanie na sposób publiczny, czyli co, jeżeli ja na przykład bym stanął... W oknie swojego domu, tak? I piłbym piwo, i ludzie by mogli to z ulicy widzieć, to by znaczyło, że ja piję publicznie, tak? Przecież to jest absurd. Po co jest ten przepis w ogóle o zakazie spożywania? No po to, żeby nie zakłócać spokoju i tak dalej, i tak dalej, nie? Jak tam e, w, tym, w tej całej konferencji powiedzieli, bo posłowie pis mówią, że parki są dla rodzin, a nie dla meneli. No więc, e, e, gdybym ja nagrał wideo, jak idę do parku, idę na ulicę i tam spożywam piwo i to, to bym opublikował w internecie, to owszem, oni mogliby powiedzieć, złamałeś prawo obywatelu, złamaliście prawo i będziecie pociągnięci do odpowiedzialności, sami na siebie zrobiliście e, donos. I właśnie dlatego takich filmów nie publikuję. E, natomiast nieprawdą jest, że ten przepis mówi cokolwiek o spożywaniu e, w internecie, o publikowaniu takiej degustacji i tak dalej. Nic takiego nie mówi. Nie mówi. I troszkę żenujące jest, że, e, m, że e, pan poseł, który odpowiada za stanowienie prawa, nie rozumie e, e, o co w tej ustawie chodzi. To jest to samo, co było z tym wyrokiem CUE, o którym też wypowiadali się ludzie, nie rozumiejąc w ogóle. No to, to, to mi trochę ręce opadają, no. trochę mi ręce opadają. Także dziękuję bardzo za docenienie, za e, prawda, po, e, wspomnienie w e, budynku Sejmu, że największy na świecie. Fame jest. E, troszkę się obawiam, oczywiście, bo jak to mówi e, stare radzieckie przysłowie ciszej jedziesz dłuż, y, dalej budziesz nie czyli ciszej jedziesz dalej zajedziesz więc wolałbym, żeby jednak nie mówić o mnie, bo jeszcze ktoś się tym zainteresuje i yy, także, tak jak, jak mnie zamkną, to będę więźniem politycznym. Będę zbierał na patronacie na papugę. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast obecne przepisy nie yy, zabraniają istnienia blogów, kanałów itd. itd. Yy, w związku z powyższym. Yy, można się rozejść, żadnej zmiany ustawy nie będzie, żadnego dozwolenia spożywania w e, miejscu publicznym nie będzie. Co prawda, rzeczywiście w niektórych miastach... E, e, Mia samorządy skorzystały z furtki, którą zostawiła, zostawiła im ustawa, z jednej strony ograniczając handel piwem po 22 na przykład w sklepach, ale jednak wyznaczając miejsca na spożywanie piwa. Wiem, że tak jest w Warszawie, wiem, że tak jest w, we Wrocławiu, więc... Brawo, czyli można. Um, więc yy, dziękuję jeszcze raz. Yy, wiem, że no, polityka jest polityka, wybory są już w niedzielę. Yy, natomiast no, jeżeli by ktoś mnie pytał, no to ja powiem tak. Yy, no ja na pewno na konfederację nie zagłosuję. Co prawda, już teraz nie ma tam partii o nazwie Wolność, bo była taka. I jakkolwiek tam są w ogóle w tej całej, tak w tych listach są ludzie, których ja szanuję, to i tak bym na nich nie zagłosował. Dlatego, że nie można iść pod rękę, mając w nazwie Wolność, nie można iść z wrogami wolności. Więc, jak śpiewał Kazik, kto z kim przestaje, takim się staje. Na zawsze to w każdej jednej głowie zostaje. Więc um, dziękuję, nie skorzystam, ale jednak jakaś tam prawda, cząstka mnie, kurma, już nawet w Sejmie o mnie mówią. Fame do jebany. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.